Witam kochani bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 11 grudnia. Stycznia, przepraszam. Stycznia, zaczynamy 11 stycznia, przepraszam za pomyłkę. Dobrze, moi drodzy. Ósemka buław, bardzo dynamiczny dzień, pracowity. Przychodzą tutaj jakieś wiadomości ważne dla nas tego dnia. Musimy uważać na rozrzutność. Tutaj pokazuje się duże wydawanie finansów, możliwy romans, randka, propozycja spotkania. Oczywiście tu też jest karta, moi drodzy, chwili. Łapmy chwilę, która naprawdę może być okazją, tak? Tu może być okazja. Szybki rozwój, szybkie działanie, dużo osób, dużo spraw koło nas. Czasem, moi drodzy, możemy pomyśleć, że coś ma działanie bardzo szybkie, tak? Że dzieje się coś za szybko. Czasem my robimy coś za szybko. Musimy na to zwrócić uwagę. W ogóle ten czas ostatnio, nie wiem, czy wy też tak macie, że bardzo szybko płynie, tak? Był dopiero nowy rok, już jest 11, już jest 10, już jest koniec miesiąca. I tak te lata płyną szybko. Także, moi drodzy, tutaj możemy mieć naprawdę takie przyspieszenie czasu. Też tak właśnie ta karta mówi o tym, aby troszeczkę tak nie pędzić. Może być energia rozproszona właśnie ze względu na te działania bardzo, bardzo prędkie, tak? Że tak powiem. To jest dobra energia ogólnie, czas takich uniesień, czas, moi drodzy, rozwoju na pewno. Ale uważajmy na siebie i nie pędźmy za szybko, nie wydawajmy za dużo i pamiętajmy też o sobie. Tutaj w zdrowiu możemy mieć problemy z uderzeniami gorąca, jakieś ciśnienie krwi, jakaś podniesiona temperatura, coś może być wzrost właśnie, bo tu ósemka buław mówi o wzrostach. Także uważajmy na siebie. No i jeszcze Lenormand, zobaczmy, co tutaj nam dopowie, kochani, do tej karty. No, mamy ryby, symbol finansów, wzrost finansów, wzrost dochodów, dobre projekty, łapmy szansę, możemy otrzymać jakieś dodatkowe finanse, rozwój, dodatkowa oferta pracy, niespodziewane finanse, także bardzo dobry czas na rozwój, moi drodzy, finansowy. No, proszę bardzo. Dobrze, to wszystko. Łapcie okazję, moi kochani, działajcie. Może ta szybkość jest potrzebna, ale też tutaj pamiętajmy o tym, żeby nie być za rozrzutnym tego dnia. Taka uwaga ode mnie, a wy sami zrobicie, moi kochani, co będziecie uważali ze swoim życiem. Pozdrawiam raz jeszcze, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko.